żyje! Kochani, nazywam się Damian Orek i chcę wam powiedzieć o żywym Bogu, o Jezusie Chrystusie, który zmartwychwstał, który umarł za wasze grzechy. Bóg tak umiłował świat, że zesłał swojego Syna Jezusa po to, abyś ty był wolny, po to, abyś ty był zbawiony, po to, abyś ty był zdrowy. Kochani, 8 lat byłem uzależniony od narkotyków. Byłem zniewolony. Byłem niewolnikiem diabła. Miałem kajdany na rękach. Ale wiecie co? Pewnego razu, gdy przedawkowałem, zawołałem do Boga. Zawołałem do Jezusa. Jezu, jeżeli ty jesteś, jeżeli ty istniejesz w ogóle, to mi się objaw i ogarnij moje życie, bo ja już tak nie chcę żyć. Kochani, uważałem i tak myślałem, że jestem panem swojego życia, bo miałem wszystko w garści. Niczego mi nie brakowało. Byłem panem swojego życia. Ale wiecie co? Gdy przedawkowałem, to właśnie zawołałem do Boga. Wychowałem się w rodzinie katolickiej. Chodziłem sobie co niedziela do kościółka, ale to nic nie dawało. Ale wiecie co? Gdy tam właśnie w pokoju schodziłem, to zawołałem z serca do serca, do Boga żywego. I ja właśnie w pokoju, naćpany, spotkałem się z żywą osobą, z Jezusem Chrystusem w duchu. Ja tam padłem, ja padłem na kolana i łzy same ciekły mi po policzkach. Duch Święty przekonał mnie o grzechu, o sądzie i o sprawiedliwości. Nie jesteście w stanie ogarnąć to, co ja doświadczyłem i to, co ja przeżyłem. Ja tam się narodziłem na nowo z Bożego Ducha. Moje całe życie się zmieniło o 180 stopni. Dziś jestem wyswobodzonym człowiekiem. Dziś mam w sercu pokój. Mam nowe serce. Poznałem miłość Boga Ojca i Jezus objawił mi tatusia. I właśnie ten tatuś chce dziś pojednać się z tobą. Przyjacielu, jestem tutaj po to i zwiastuję ci Ewangelię Jezusa Chrystusa, Boga żywego. On dziś chce wypełnić twoją pustkę, którą moją wypełnił. Żaden narkotyk, dobra impreza, dobry seks nie było w stanie wypełnić tej pustki. Ale Jezus, żywy Bóg, wypełnił tą pustkę, którą miałem. I dziś jestem świadectwem, że Jezus Chrystus umarł za moje grzechy. Ja w 2015 roku, ja w to uwierzyłem. Ja go przyjąłem jako swojego Pana i Zbawiciela. I nie żyję już ja, lecz żyje we mnie Chrystus. I dziś jest dzień zbawienia. Dziś jest dzień łaski. Dziś możesz na nowo się narodzić. Dziś możesz mieć pewność zbawienia. I Jezus Chrystus czeka. Wystarczy, że przez prosty akt wiary i decyzji uwierzysz, że Jezus umarł za twoje grzechy, bo dziś jesteś grzesznikiem, bo nie ma ani jednego sprawiedliwego. Ściąg maskę, zrzuć maskę dziś i przyznaj się do błędu, czyli do grzechu, bo dziś może być twój koniec. Ale co będzie dalej? Gdzie ty trafisz? Bóg cię kocha, tak, ale jeżeli narodzisz się na nowo z Bożego Ducha, Duch Święty musi cię wypełnić, wtedy będziesz obywatelem nieba, wtedy staniesz się synem i córką. Synem i córką. Ja dziś jestem synem. Dawniej byłem sierotą. Byłem w domu dziecka. Doświadczyłem złych rzeczy. Ale wiecie co? Kiedy poznałem Jezusa, Jego miłość na mnie zstąpiła i narodziłem się na nowo z Bożego Ducha. Z Bożego Ducha. Jeżeli ty dziś nie jesteś narodzony z Bożego Ducha, nie jesteś wypełniony Duchem Jezusa Chrystusa. Jesteś. Nie jesteś przyjacielem. Nie jesteś przyjacielem. Nie masz nic wspólnego z Bogiem. Dlatego ja tu dziś jestem po to, aby ci to powiedzieć. Poznasz prawdę. Prawda cię wyswobodzi. Prawda cię wyswobodzi. Kto chce, niech przyjdzie i pije, a z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. Przyjacielu, Duch Święty chce dziś w tobie zamieszkać. Królestwo Boże jest dla ciebie. Ale co ty z tym zrobisz? Co ty zrobisz? To od ciebie zależy. Wystarczy decyzja. Przyjaciele, kto dziś chce pojednać się z żywym Bogiem? Kto dziś chce pojednać się z Jezusem Chrystusem?
i zasiadać na tronie i chcę się stać obywatelem nieba i być świadomym synem i córką. Halleluja! Zapraszam was, kto ma pustkę w sercu, ma jakieś problemy z narkotykami, z alkoholem, jakieś patologie. Jezus Chrystus chce dziś cię uwolnić, chce wyswobodzić twoje życie. Duch Święty mieszka we mnie, położę na ciebie swoją świętą rękę i Duch Święty cię ogarnie. Boży ogień na ciebie stąpi i doświadczysz żywego Boga, nie jakąś religię. Bóg nie jest religią. Jezus przyszedł na ziemię obalić religię. Kochani, zapraszam, kto chce Boga żywego, kto chce zbawienia, kto chce mieć pewność zbawienia. Halleluja. Ojcze, ja dziękuję ci za Warszawę. Ojcze, dziękuję ci za ludzi, którzy tej nocy narodzą się na nowo z Bożego Ducha i doświadczą twojej miłości, Ojcze. Uwielbiam cię za to, że ty, Ojcze, wyswobodziłeś moje życie. Dziękuję ci, że ja mogę tu stać, Tato, i zwiastować Ewangelię w mocy twojego Ducha. Moc Ewangelii niech was teraz przenika w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa jest moc i jest siła. Ewangelia jest prosta i Bóg jest prosty. Zapraszam was, kochani. Zapraszam. Hallelujah.